Witam wszystkich, jak zwykle Płynie 7. To jest dalszy ciąg Doliny Lodowego Wichru. No cóż, ostatnim razem trochę Audacity przerwał mi nagrywanie. Więc zobaczmy. Już nawet nie chce mi się zbierać tego całego magicznego krapu. Tak nam się na nic nie przyda. Historia ostatniej wędrówki olbrzymów, meh. Potrzebujesz co, mnie? Ty tutaj masz kolczuka plus jeden, bleh. Jakieś rozdrobione. Skończymy przeglądanie tych komnat. No i wychodzimy z tej wieży. Ruszamy do następnej. Słucham, już się robi. Ta, więcej świętych symboli. Już wspomniałem wtedy, kiedy ich nie potrzeba. Cztery? Możesz na mnie liczyć. Ta, cztery. Nie będzie z tym problem. Historia mrocznych elfów. Historia mrocznych elfów, część druga. Ty masz potki. Jakby co możesz pożyczyć zawsze od Paladyna. To nic tu nie ma. O, jakiś łuk. Zbadajmy to. Długi łuk plus 5. A, chyba to będzie jakiś upgrade. Brak miejsca na dodatkowy ekwipunek, tak. Przewrócenie. Zwój. Antidotum, tych świętych symboli już nie potrzebujemy. Więc... Co ja tu miałem? Długi łuk plus 5. Ty masz... plus 1, plus 2. Dobra. Będziesz używał teraz tego. Co jeszcze tutaj miałem do zrobienia? Chyba nic. Zamieniam się w słuch. No to zrozumiałe. Uciekamy stąd. Ojejku, Bezi przeciążony. Zobaczmy. 1K4 plus jad, 1K4. A weź sobie tą zepsutą strzałkę. I tak nie umiesz nimi rzucać, ale tam. A tu jest jeszcze jakiś trup. Nic ciekawego. Czego? Wyjść z tej wieży można już normalnie, nie trzeba korzystać z teleportu, więc skorzystamy z tego. Ojej, ty dalej przeciążony. To weź, to daj Paladynowi. Jemu się przyda. Zrozumiałem. Tutaj jest też ten skażony posąg Ilmatera, którego mamy oczyścić i żeby skłócić Legion z tym ich bóstwem, ale najpierw musimy dowiedzieć się odpowiednich rytuałów. Wieży oficerów? Nie. Teraz chcemy iść do wieży wojny. Gdzieś tam przytrzymywany jest ten mnich. Czy tam kapłan wieży magów, to gdzie jest wieża wojny? Coś musiałem pominąć. Tu jest wieża wojny, tam idziemy, drużyno. W czym mogę pomóc? Gotów. Quick save, wchodzimy. Wróg w pobliżu. Neok gwardzista. Hej, nie wolno ci tu przebywać. Zapłacisz za ten błąd życiem, głupcze. Ta. Miły pan. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy rzucić. Możemy rzucić krąg ochrony. Chwila, czy to się nagrywa? Dobra, wygląda na to, że się nagrywa. Ty będziesz śpiewał to. Zabierajmy. Zrobię to. I możesz rzucić też nadzieję. Gotów. Dobrze. Trafienie krytyczne za 32. Nieźle. To wszystko. Na to się stać? Zrobić. Już się robi. No, dalej.
Łotrzyk niech tam sobie swoje sneaky triki ciosy w plecy i robi. To wszystko, na co cię stać? Nie mam sobie. Ty możesz też go tam z kija bić. A nie, skupili się na łotrzyku. Tak zdołali przebić jego KP-32. Nieważne. Spróbuj tego zbić. Wow, ale ci mocno biją. Ale my mamy maga z kijem. No uciekaj, paladynie. Dobra. Wypij sobie potkę, a ty w tym czasie możesz go czymś uzdrowić. Zamieniam się w słuch. Ci panowie naprawdę mocno biją. Załatwione. Myślę, to łatwe. Ale my też mocno bijemy. Załatwię to, gotów. Dobra. Już się robi. Zabierzmy im wszystkie riches. We gonna take all their riches and gain respect of our local ladies. Tak. Możesz na mnie liczyć. Jakie się rozkazy? Tyle roboty. Czy tu nie ma pułapek? Tak, mam nadzieję, że nie ma. Zrozumiałem. O, martwy kot. Klucz więzienia, to się przyda. Historia północy. Nie lubię historii północy, ale martwy kot się przyda. Już czwarty do kolekcji. Zamieniam się w słuch. Jesteśmy kolekcjonerami. Po twoim ciele chodzi setka pająków, kiedy wielkości twojej głowy każdy ma w paszczy kolczaste macki, bezlitośnie zagłębiając się w twoim delikatnym, śmiertelnym ciele. Ten pan chyba nie jest zbyt miły. Raz z nim porozmawiamy. Ach, świeże, delikatne umysły, można by je wypełnić nieskończonym strachem. Chodź, pozwól mi nasycić się przerażeniem. Łatwizna, goblizna. Chyba. Gotów, natychmiast. Bijcie go po prostu. Proste. Sniki triki, czas w plecy. Ostrze rusza do dzieła. Czego? Dobra. Pora po uwalniać więźniów, ale gdyby więźniowie chcieli się odwdzięczyć, to paladyn nie powinien z nimi gadać. Paddy Telltale. Proszę, nie zabijaj mnie! Nie miałem bladego pojęcia, co zawierały te podarunki! Spokój się, nie mamy zamiaru cię krzywdzić. Kim jesteś i dlaczego zostałeś tu uwięziony? To jest sztuczka, czy ty bestio z piekła rodem? Nie wykiwasz mnie tym razem, pająki nadchodzą, zwłaszcza, czemu? Zostawcie mnie w spokoju! Oddychaj, gnomie, oddychaj, nie ma już tej istoty, która cię torturowała, nie jestem przywidzeniem, jestem prawdziwy i pomogę ci, jeżeli tylko pozwolisz mi na to. Ty nie jesteś wytworem mojej wyobraźni, tak? Nie zamienisz się w jakiegoś pokręcone, połączone pająka, lemura czy ośmiornicy i nie spróbujesz mnie pożreć? Nie, jak widzisz, potwór odpowiedzialny za twoje koszmary już jest zupełnie martwy. Tak, widzę. To prawda. Nauzyl Matera, to prawda, dziękuję ci. Wraz z błogosławieństwem wszystkich możliwych bogów dziękuję ci. Skoro to już wyjaśniliśmy, powiedz kim tu jesteś i dlaczego tu jesteś. Chyba wiadomo, kim on tu jest, kim on jest. Kim jestem? To tak było dawno, Paddy Telltale, tak. To jest to. Nazywam się Paddy Telltale i jestem... Byłem dyplomatycznym posłańcem niosącym podarunki z Brynshander, wysłannikiem dociętej dłoni, by pomóc poprawić przyszłe relacje z Królestwem Legionu Chimery. Przyszedłeś z prezentami, a oni tak ci się odwdzięczyli? No cóż, nie wiedziałem, że dary złożone z ciast i wina były zrobione z wody święconej. Woda święcona ma tendencję, by nie zgadzać się z demonami. Izair i Madae poczuli się bardzo urażeni, gdy sparzyli się po skosztowaniu nachwytych ich darów. No, przepraszam, mów dalej. W początku powiedzieli, że wielkim gniewie, że rozszarpił mnie na kawałki za taką zniewagę. Potem, kiedy się trochę opanowali, zdecydowali się mnie uwięzić tu na górze w ciemnościach i tortuwali mnie iluzjami stworzonymi przez tego strasznego potwora. Bywały takie momenty, w których żałowałem, że mnie nie rozszarpali. Dobra, koniec, jesteś wolny. Moje najszczersze podziękowania. Och, nie dosłyszałem twojego imienia, ale długo nie wytrzymałem.
włócząc się po korytarzach odciętej dłoni, poszukując drogi ucieczki. A nawet jeżeli zamarzłbym w dolinach, zanim znalazłbym powrotny szlak do Brynszander. Wybacz mi, nazywam się Płyno. Twierdzisz więc, że wolisz pozostać w tym wilgotnym więzieniu niż uciec? No i niebiosa, nie chcę wrócić do Brynszander, nawet jeżeli tylko po to, żeby kopnąć majora w jego tłusty tyłek za przysłanie mnie na tę misję. Jednakże, o ile nie znajdziesz bezpiecznego sposobu odsłania mnie z powrotem, to czekając właśnie tu będę bezpieczniejszy. Dobra, znajdziemy sposób, by go odesłać. Na wąsy mojej matki mam szczerą nadzieję, że tak. Nie chcę tutaj umierać. Dobra, bądź dzielny, niedługo wrócimy. Karl. Jestem głazem. A ja jestem koniem. Mormis Dohor. A. Dobrze, że przyszliście. Muszę z wami porozmawiać. Dobra. Po pierwsze, nie jestem tym, na co wyglądam. Zostałem zamieniony w lemura za karę. O, to doprawdy wielka kara, dobra. Ale wysłucham cię. Dziękuję, nazywam się Ormis Dahor. Jestem archimedytą z klasztoru Czarnego Kruka. Zostałem zaproszony do Ciętej Dłoni jako gość, podczas gdy posłańcy z dłoni pod przewodnictwem Dolona Daembry udali się do klasztoru. Wkrótce po moim przybyciu na własne oczy zobaczyłem, do jakiego okrucieństwa zdolni są Izair i Madaa, szczególnie w stosunku do niewolników. Zaprotestowałem, ale to tylko bardziej ich rozgniewało. Oni chyba mieli nadzieję, że skoro jestem półdrowem, będę ich popierał. Mylili się. Poinformowałem ich, że klasztor Czarnego Kroka nigdy się nie sprzymierzy. Jak również nie będzie spokojnie przyglądać się królestwu, które praktykuje niewolnictwo. Ukarali mnie za moją arogancję, zamieniając mnie w tego stwora, którego widzisz. Czy nie ma żadnego sposobu, abyś odzyskał swoją dawną postać? Tak, istnieje odtrutka, przynajmniej tak mnie przekonano. Mają gzywiański kapłan imieniu Tynar Brutaimar. Jest okrutnym, złym człowiekiem. Gdzie mogę znaleźć tego Tynar Brutaimar? Wiem, że większość czasu spędza w wieży kapłanów. Niestety nie wiem, gdzie dokładnie się znajduję. Dziękuję. Wieży kapłanów radzę zachować czujność. To między jest pełne przeklętej magii i bla bla bla. Dzięki za stworzenie. Za ostrzeżenie. Dobra. Znaleźliśmy tą odtrutkę, bo przeczyszczyliśmy całą wieżę kapłanów. To jest właśnie ta antidotum mnicha, które nam tam wyleciało z jednego z tych kapłanów wyższych, więc teraz mu go damy. Proszę, tonę. No, troszeczkę tak dziwnie wygląda. Ma własny portret. Dobra, nieważne. Na wszystkich bogów to jest to, dziękuję. To cudowne uczucie znowu znaleźć się w swoim ciele. Wiedz, przyjacielu, że jeżeli masz zamiar zaatakować Madaa i Izaira, moi ludzie i ja wspomożemy cię w walce. Przyrzekam ci to. Dobra, w takim razie jestem ci winien podziękowania. Do zobaczenia. No i tak można sobie załatwić paru sprzymierzeńców w finalnej walce, która, nie oszukujmy się, będzie walką z Izairem i Madaa. Dobra, to jest pewnie nasz kapłan Ilmatera. O, co nie, dosyć już tortur, błagam, zabij mnie, już i daj mi spokój. Zaczekaj, przyjacielu, nie zamierzam cię skrzywdzić, lecz zwrócić ci wolność. Wolność? Wolność, mówisz? Nie wykonałem swojej misji, więc nigdy nie zaznam wolności. Powiedz mi jednak, kto jest tak śmiały i spróbuje wyzwolić więźniów odciętej dłoni? Jestem Płyno, przybyłem do odciętej dłoni, by zniszczyć Izaira i Madaa wraz z ich nikczemnym królestwem. A co ty tutaj robisz? Jestem Teral Sorn, arcykapłan błogosławionego kościoła Ilmatera. Witaj, Płyno. Przyznaję, że podjąłeś się śmiałej i niebezpiecznej misji. Misji, którą musimy wykonać. Widzę, że jesteś ciężko ranny. Czy chciałbyś, abym cię uleczył? Dziękuję, ale muszę odmówić. Moje cierpienie przybliża mnie do Ilmatera, tylko to mi pozostało. I w obecnej sytuacji tylko w taki sposób mogę ukazać mu oddanie. Jakbyście nie wiedzieli, Ilmater to bóg cierpienia w słusznej sprawie. Dobra, rozumiem. Jednakże ciekawi mnie, jak kapłan Ilmatera mógł trafić do tej otchłani. Dobre, ale przyniosłem bolesne wspomnienia. Pytanie. Kilka miesięcy temu do naszego kościoła dotarła wiadomość, że odcięta dłoń przyjęła nowe królestwo, Legion Chimery. Początkowo nic sobie z tego nie robiliśmy. To chwalebne, że w odciętej dłoni przepływającej grobowiec powstało nowe królestwo. Tak myśleliśmy, dopóki nie dowiedzieliśmy się, kim są nowi mieszkańcy twierdzy i jakich dopuszczają się okrucieństw.
Dobra, co słyszałeś? Niewolnictwo, tortury, przymusowe krzyżowania różnych gatunków istnień oraz, co najgorsze, czczenie Jachtuk Zwima, pana ciemności. Sprowadzenie jego ducha do tej niegdyś świętej elfiej fortecy było i ciągle jest nie do pomyślenia. Okrucieństwo, o którym wspomniałeś, widziałem na własne oczy. Mów dalej. Zdecydowałem się tu przyjść dopiero, gdy dowiedziałem się, że Madae, niegdyś dziecko Ilmatera, oddane jego naukom, odstąpiło od swego boga, by oddać się złu Jachtuk Zwima. Madae była uczennicą Ilmatera? Trudno w to uwierzyć. Nie skłamałbym ci, Punio, szczególnie w tak poważnej sprawie. Dobra, mów dalej. Zgodziłem się na ochotnika, by tu przyjść i spróbować przekonać Madae, aby powróciła w objęcia namawiającego do cierpienia i miłości Ilmatera. Jednocześnie zamierzałam duchowo oczyścić wszystko, co zostało zbrukane w związku z obecnością przeklętego jachtu. Nalegałem, aby udał się w drogę sam na przypadek. Nalegałem, abym udał się w drogę sam na wypadek, gdyby moja misja skończyła się porażką, a porażką wielką się stała. Dobra. Czy nie jest za późno na dokończenie misji? Dla mnie już tak. Jestem zbyt słaby. Nawet gdyby zajął się mną uzdrowiciel, nie byłbym w stanie wypełnić swej misji. Obawiam się, że to Madae zabrnęła zbyt daleko, aby odnaleźć drogę powrotną na łono Ilmatera. Jednakże wierzę, że macie dość determinacji i wystarczająco siły, by wykonać drugą część mojego zadania. Wiąże się ono z przeprowadzeniem specjalnego rytuału, który doprowadziłby do osłabienia wpływu, jaki na odciętą dłoń mają Izair i Madae. Czy podejmiecie się tego wyzwania? No, oczywiście. Powiedz mi coś więcej o tym rytuale. Sławić imię Ilmatera, a teraz słuchaj uważnie. Musicie przeprowadzić błogosławiony rytuał uświęcenia Ilmatera przed posągiem Ilmatera, który znajduje się w wieży kapłanów. Jeżeli przeprowadzicie go prawidłowo, trujące kwaśne wody, które teraz przepływają przez odciętą dłoń, zamienią się w świętą wodę elfów. Wody przepływające przez odciętą dłoń spełniają podobną funkcję do krwi płynącej w twoich żyłach. Dostaną oczyszczone, odcięta dłoń powinna zacząć odrzucać zmiany, które narzucili Izair i Madae. W efekcie ich moce mogą częściowo osłabnąć. W jaki sposób należy odprawić ten rytuał? Będziesz potrzebował czterech przedmiotów. Pierwszy z nich jest Księga Ilmatera. Ja nie mam już swojej, ale wiem, że istnieje u pewnej biblioteki, ciągle jeszcze utrzymywana w Wieży Magów. Z błogosławieństwem Ilmatera być może znajdziesz ten egzemplarz tej księgi. Zawarto w niej tekst, który musi być odczytany, aby rytuał zakończył się powodzeniem. Co jeszcze mi jest potrzebne? Następnie musisz znaleźć święty symbol Ilmatera. Zadanie może okazać się niełatwe, ale być może Madae jeszcze trzyma swój święty symbol gdzieś w odciętej dłoni. Dobra, poszukam go, co jest następne. Będziesz musiał odnaleźć kajdany cierpienia. Jak sądzę, oderwano je od mojego ciała podczas którejś z sesji tortur. Ostatni przedmiot? Ostatnie, czego potrzebujesz, aby dopełnić rytuału, to całkiem dosłownie łzy cierpiących. Biorąc pod uwagę, ilu torturowanych więźniów znajduje się w tej twierdzy, znalezienie tych łez nie powinno sprawić ci trudności. Co powinienem uczynić, gdy skompletujesz wszystkie przedmioty? Będziesz musiał umieścić łzy cierpienia, moje kajdany Ilmatera oraz święty symbol Ilmatera należące do Madae u stóp posągu Ilmatera. Gdy to uczynisz, odczytaj słowa rytuału uświęcenia zapisane w księdze Ilmatera. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, woda stanie się przejrzysta i dostrzeżesz zauważalnie zmiany w otoczeniu. Oczyszczona woda zadziała na dwa sposoby. Po pierwsze, powłoka energetyczna chroniąca kulę esencji, która zapewnia strażnikom Galborezu nieśmiertelność, opadnie. Dzięki temu będziesz mógł ją zniszczyć. Gdy już zostanie unicestwiona, będziecie mogli pokonać Galborezu raz na zawsze. A jaki jest ten drugi efekt? W odciętej dłoni znajduje się promienisty staw, z którego, jak rozumiem, Izair i Madae czerpią moc. Wiem na pewno, że z tego powodu staw przesiąka złem. Jeżeli możesz zaczerpnąć nieco świętej wody ze święconych źródeł i wylej ją do promienistego stawu. A co dokładnie stanie się, jeżeli to zrobimy? Teoretycznie, jeżeli oczyści się go świętą wodą, Izair i Madae nie będą już mogli korzystać z jego mocy. Być może nawet udać się naprawić zło, którego dopuścili się w tych ścianach. Dobra, czy to wszystko powinienem wiedzieć? Tak. Gdy już dopełnisz rytuał, wróćcie tu i powiedzcie mi o tym. Chciałbym się upewnić, że moje cierpienie nie było daremne, aby Ilmater zawsze wskazywał wam drogę. Dziękuję, Turalu, jednakże sądzę, że powinienem się opuścić na cele, to jeszcze zanim rozpocznie się walka. Tak będzie bezpieczniej. Doceniam twoją troskę, ale zostanę tutaj, dopóki nie wypełnisz swoich zadań. Moje cierpienie wzmocni modlitwy o powodzenie misji. Dobra. Jestem. Dostaliśmy kolejne ważne zadanie do wypełnienia z twierdzy. I chyba. Tak?
Nie zgiął. Co tu leży? No, dalej chyba. A, tylko koniec święty symbol. Czy mamy tą książkę Ilmatera? Jeśli się nie mylę, powinniśmy ją mieć. Instrukcja nauk inżynieryjnych. Pamiętnik. O, jest księga Ilmatera. Mamy również święty symbol Ilmatera, więc musimy zdobyć tylko kapła, jeszcze te łzy i kajdany. Ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę i na razie.